Siemaneczko, witam was w 66. odcinku z Chaser Game w Gothic 2 Noc Kryłka. W tym odcinku wybierzemy się na farmę Onaya, ponieważ mam tam jeszcze kilka niedomkniętych spraw. I właśnie również otrzymamy od Beneta zbroję, lekką zbroję łowcy smoków, która z pewnością będzie lepsza od tej teraz co mamy, czyli płytek pełzaczy. Dobra, na sam start jeszcze chcę polecieć na farmę Akila, ponieważ tam będziemy mieli jedno nowe zadanie. Mianowicie bandyci okradli właśnie farmę z owcy. Mam tutaj jeszcze ogniste pokrzywy. No, mi się wydawało, że ja tutaj wszystko wyzbierałem, cały świat już z tych roślin wyzbierałem, a tu jednak jeszcze coś można znaleźć. No i dobra, ja mam oczywiście na sam start do Akila. A później właśnie wybiorę się do lasu. Też tam jest winiarnia wino, a więc do tej winiarni też bym się wybrał. Znajdziemy tam książkę Durwina i później będziemy mogli o tym porozmawiać z Lobartem. Ale póki co właśnie lecimy do Akila. Akil. Czy wydarzyło się jeszcze coś nowego? Ostatnio ktoś kradnie mi owce. Nie mogę spać spokojnie. Kto mógł to zrobić? Mam pewne podejrzenia. W jaskiniach w lesie ukrywają się jacyś paskudni osobnicy. Jakoś trudno mi uwierzyć, że żywią się jagódkami. Jestem prawie pewien, że to przez nich znikają moje owce. No i okej, idziemy teraz na tych bandytów. A na farmie Akila, właśnie na farmie Onaya, dostaniemy właśnie gula szczekli za uwolnienie Beneta, a więc to też jest na pewno na plus. W tym rozdziale ogólnie dostaniemy dwa gulasze od tekli. Jeden za uwolnienie Beneta, a jeden jak będziemy właśnie szli na smoki chyba. Chyba tak mi się wydaje, albo nie wiem. Albo dopiero dostaniemy za pokonanie smoków. Kurde, nie pamiętam już dokładnie jak to było. W każdym razie mamy tutaj bandytów. A więc z tymi bandytami teraz porozmawiamy. Te, koleś, chyba nie jesteś tu z powodu tej głupiej owcy, co? Ukradłeś owce z farmy Akila. I co z tego? Co mi zrobisz? Oddawaj owce, albo dostaniesz po makówce. Patrzcie go, chłoptasiu. Właśnie ściągnąłeś na siebie mój gniew. Mój gniew? Dobra, po twoim gniewie. I jeden na jeden. A więc łatwo w sumie poszło z tymi bandytami. No to ja nie zbijamy z nich wszystko. No nie mają może zbyt wiele, ale właśnie tam coś się zbijamy. Prawie 1000 doświadczenia za tych bandytów samych. Chodźmy. A więc całkiem nieźle. No i teraz właśnie idziemy z owcą. Do poziomu trochę mi brakuje, co prawda, ale ten poziom myślę, że uda mi się wbić w tym odcinku jeszcze. Znaczy w tym odcinku to nie wiem, ale jest też kilka rzeczy do zrobienia, więc może mi się uda. Chodź owco, idziemy. Dobra. Lecimy z owcą. Oczywiście na farmę Akila. I tutaj widzę poszukiwacza. A więc z tego poszukiwacza musimy stłuc. Dobra. O cholera się. Dobra, 300. Doświadczenia, dostałem korzeń leczniczy. Czekaj owco, daj mi pozbijać, mam miksturkę szybkości, ja więc elegancką. No i teraz lecimy do Akila. Poinformować go o tym, że bandyci już mu nie stworzą problemu i też oddamy mu jego owce. Znalazłem złodziei owiec. Miałeś rację, to ci ludzie z lasu.
Już nigdy cię nie okradną. Dzięki. Dziwny z ciebie najemnik. Nie taki jak ci, których znałem do tej pory. Weź to jako mały wyraz mojej wdzięczności za twą bezinteresowną pomoc. Całkiem nieźle, 150. Bardzo dobrze. Tu masz kilka monet. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mhm. No i okej. Coś tam od niego dostałem. Dobra, ja teraz właśnie łykam miksturkę i z tą miksturką polecimy tutaj do lasu. Tutaj mamy Egila właśnie i Ekila. Tych dwóch braci, których można skłócić, ale to najlepiej zrobić w piątym rozdziale. Tak jak właśnie dużo rzeczy najlepiej zrobić w piątym rozdziale, ale ja tam w sumie nie lubię czekać, jak już pewnie zauważyliście. Mamy tutaj szkielety, z tego co widzę. Tam mamy pełną bestię. Jest coś tutaj do rozwalania, czyli... Dobra, oczywiście szkielety nie stwarzają żadnych problemów. No i okej, i teraz został ten najsilniejszy szkielecior. Z którym sobie też pojadę jakoś. Dobra, gin szkielecie. A 300 doświadczenia za ciebie dostałem, więc całkiem nieźle. Polne bestie teraz. Polne bestie akurat idą bezproblemowo, wiadomo jak to polne bestie. Czy mamy w tym lesie jeszcze jakieś potwory? Tam mamy owce, więc owca to chyba nie jest potwór. Czy ja tutaj coś jeszcze znajdę? Fajnie by było. Fajnie by było, jakbym właśnie znalazł jakiegoś cieniostwoja. Za cieniostwoje właśnie mamy te rogi. A za te rogi będziemy dostawać doświadczenie. Mam ten wilk jeszcze do rozwalenia, więc z tymi wilkami no też tutaj powalczymy. No, bezi! O, siła. Dobra. Udało mi się pościekać wilki. I dobra, teraz lecimy dalej. Lecimy do tej winiarni wino. Która znajduje się w sumie na końcu tego lasu, a więc... Co ja odpierdzieliłem, to ja nie wiem. Zleciałem ze skały. To było w ogóle słabe. Dobra, ja liczę jeszcze, że tutaj znajdziemy jakieś potworki. Nie ma nic. Cieniostwoja żadnego nic. Mamy kretoszczury natomiast. No to kretoszczury dobre i to. Dobra. Ogniste pokrzywa. Jeszcze ogniste pokrzywy mieliśmy. Dobra. Ponieważ głupio spadłem, więc musimy łyknąć pełnię życia. No i teraz do tej winiarni tutaj idziemy, lecimy. Kołowy to oczywiście 400 doświadczenia siadło. Całkiem nieźle. I co ja tutaj mam? Na pewno mnóstwo ginu. Mnóstwo właśnie... No, wino sobie zrobił zapasy. Można by tak powiedzieć. Dlatego tego ginu jest naprawdę dużo. No i tutaj mamy dwie skrzyneczki. Ta skrzyneczka chyba otwarta, ponieważ nie widzę na niej zamka. A ta tutaj prawdopodobnie będzie zamknięta. Prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo. Okej, udało się. 350. No i spoko. Pewnym kontrolem jednak zbieramy po wszystkie przedmioty, a nie po 100. I duch wina oczywiście musimy zgarnąć. Tego duch wina przeczytamy, nie dostaniemy nic w sumie, ale później do Lobarta właśnie będziemy mogli z tą książką skoczyć. I tak samo właśnie do samego wino też będziemy mogli go zapytać. No, dobra. Dobra. Ja teraz tutaj lecę dalej. Ponieważ jeszcze kilka rzeczy na pewno tutaj zostało do zrobienia. Come on, bo latam po lesie. Fajnie by było właśnie, jakbym trafił na drogę. No i mamy drogę, a więc teraz właśnie lecimy na farmę Onaya.
tam jak wspomniałem, dostaniemy kilka nowych zadanek. Coś tam o sędzi dostaniemy od Lee. Z tego co pamiętam. Od Toilofa dostaniemy zadanie, żeby pozabijać poszukiwaczy, ponieważ poszukiwacze mu się nie podobają i się ich boi. A więc tych poszukiwaczy też powybijamy. I od Koeda się również nauczę trochę. A kurde, skończyła mi się miksturka. Od Koeda się również nauczę trochę broni jednoręcznej. Tak jak wspomniałem, najpierw się uczymy do 71%, a później z bonusów już dojedziemy do tej setki właśnie w tym rozdziale. Tam mamy jaskinię, w której jest zamknięta skrzynia. Jakbyśmy grali magiem, to od Luteo w zamian za te pazury przywódcy stada, byśmy dostali właśnie klucz do tej jaskini, do tej skrzyni, a w tej skrzyni znaleźlibyśmy właśnie runę, zwykłą runę do wykorzystania, tam żeby stworzyć sobie jakąś magiczną runę. Dobra, chwila, moment, bo ja mam prawdopodobnie więcej teraz nie doświadczenia, ale więcej zręczności. No i faktycznie możemy sobie wrzucić lepszy łuk. Muszę mieć też 90 punktów tej zręczności, ponieważ jak będę miał 90, no to wiadomo. Oh fuck. Nie powinienem dostać. Zrobiłem unika. Słabo to wyszło. Dobra, gin, poszukiwaczu. Czyste doświadczenie siadło. I lecimy dalej, naturalnie. Idziemy do Eola. W zamian za to, że zapytamy o jego chatę, dostaniemy trochę doświadczenia. To doświadczenie zależy od rozdziału. Jakbym go zapytał w 5 rozdziale o jego chatę, dostalibyśmy więcej doświadczenia. To jest chyba 150. W 5 rozdziale, jakbym go o to zapytał, dostalibyśmy 250. No ale po prostu nie chce mi się czekać. Nie masz żadnych kłopotów z najemnikami? Nie czepiają się mnie, a ja nie mieszam się do ich spraw. Są dobrymi klientami i za niewielką opłatą pilnują mojej chaty, gdy mnie tu nie ma. Okej, pokaż mi swoje towary. Niestety, a... Masz tutaj miksturkę i eliksir życia, to jest niezwykle cenne. Masz również surową stal, no wszystko może mi się przydać. A więc wszystko bierzemy i teraz Buster. Nie masz na sobie pancerza! Idź go założyć! O kurde. No, dobra, musimy zmienić pancerz na najemnika. Hej ty! Koleś! Czego chcesz? Przez ostatnie kilka dni myślałem, jak moglibyśmy szybko zarobić w tej norze trochę kasy. No i? Wydaje mi się, że wpadłem na pomysł, jak się szybko wzbogacić. Jest taki kupiec w mieście, który zapłaci kupę kasy za pewną rzecz. Mhm. Kim jest ten kupiec, o którym mówisz? Nie mogę, chłopie. Musiałbym być naprawdę głupi, żeby powiedzieć ci o moim źródle. Chcesz mnie wykiwać? Zrobisz interes ze mną? Albo w ogóle. Kapisz? O co chodzi? Dlaczego mi to mówisz? Sam nie mogę tego zrobić. Mm-hmm. Muszę tu siedzieć i pilnować tych głupich owiec. Chodzi ci o farmerów? To właśnie mam na myśli. O co chodzi? O co chodzi? Ów kupiec twierdzi, że potrafi z dużym zyskiem sprzedać rogi cieniostworów. Ktoś musiałby udać się do lasu i zapolować na te bestie. To właśnie twoje zadanie. W trzecim rozdziale tylko jest to zadanie. Kupa kasy, powiadam ci. Wystarczy dla nas dwóch. A skoro oddałeś mi wtedy całe złoto, załatwię ci specjalną cenę. Brzmi nieźle. Dam ci znać, jak tylko zdołam zebrać trochę rogów. A co do tych rogów, mam kilka na pewno rogów. Mam chyba z 9 nawet. A więc całkiem sporo, ale poczekam sobie.
ponieważ jak wrócę z Jaekendaru, to będę miał no na pewno więcej tych rogów. Jeszcze tutaj gdzieś w lesie, w jakiejś okolicy może. Może też właśnie napotkam. Mamy tutaj poszukiwacza. W ogóle cała farma Sekoba jest zawalona tymi poszukiwaczami, a więc trzeba tutaj się będzie wybrać i zrobić porządek z tymi poszukiwaczami. No to wszystko, ponieważ właśnie w chacie Sekoba właśnie jest no kurde, jest ten, no skrzynia należąca do Xerdasa. Dobra, mamy tutaj kolejnego poszukiwacza. Od razu tutaj na mnie chcę pójść. Dobra, no jakoś go posiekamy na szybko. O, 300 doświadczenia, siedzi. Jest naprawdę spoko. Czy tutaj też mamy jakiegoś... Nie no, gdzieś tutaj powinien się kręcić. Na pewno tutaj się kręcą. Mamy tam poszukiwacza, dobra. A więc w sumie... Nie no, fajnie by było, jakbym się uzdrowił. Nie ma też tutaj co szaleć bez życia. Jakiś tam... Tam mam malaka. Z malakiem porozmawiamy, jak zapewnię mu ochronę. A tam na górze właśnie, tam gdzie bandyci będą się znajdowali poszukiwacze. No nie, na pewno nie tyle ile bandytów, ale kilku poszukiwaczy tam będziemy mogli znaleźć. I dostaniemy właśnie zadanie od Torlofa. Tak jak chyba już wspomniałem, właśnie strach przed poszukiwaczami. Dobrze, jestem tutaj już na farmie, a więc dobrze. I teraz mamy tutaj Beneta. Benet to od razu będzie chciał ze mną pogadać. Ja natomiast chcę od razu porozmawiać z Teklą. Hej, dostanę jeszcze trochę gulaszu? Słyszałam, że pomogłeś Benetowi. Dobra robota, chłopcze. Najlepsza. Dziękuję. Dostaliśmy gulasz. Jest naprawdę spoko. Stary, już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. Co? O co ci chodzi? Prezent. Nowego. Nie trzeba mi. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w dolinie. Naprawdę tam są? Naprawdę tam są. O kurde, pamiętam. Dobra. W każdym razie paru chłopaków postanowiło wybrać się do doliny. Zamierzają tam trochę zarobić. A co to ma wspólnego ze mną? Opracowałem nowy rodzaj zbroi. Zbroję łowcy smoków. Jest bardziej wytrzymała i lżejsza niż zwykłe zbroje. No, lekką dostanę, a ponieważ to ty mnie uratowałeś, chcę ci dać jej pierwsze egzemplarze. To prezent. Sądziłem, że pewnie zechcesz przyłączyć się do zabawy. Jeśli wybierasz się do doliny, będzie ci potrzebny odpowiedni ekwipunek. A poza tym interesują mnie smocze łuski. Prawdziwe smocze łuski. Dam ci za nie dobrą cenę. Nie wiesz. Ile dostanę za każdą łuskę? 200 sztuk złota. No to nawet nieźle. Ale za te łuski będą mi potrzebne. A czego potrzebujesz? Mamy byłkę Udy, więc całkiem nieźle. Bierzemy naturalnie od niego tam coś. A chwila, moment. Chciałbym wiedzieć więcej o wykuwaniu magicznej broni. Poprawiłem moją technikę. Teraz mogę cię nauczyć, jak wykuć z rudy miecze półtoręczne albo ciężkie dwuręczne. Tak, właśnie z czasem on nas może uczyć lepszych broni. Cife, po co ja z tobą w ogóle rozmawiam? Dobra, lecimy teraz do Lim. Lee, oczywiście, że pamiętam Lee. Dobra, i tutaj też będzie Goen. Trzeba poinformować, że uwolniłem Goena. Mamy tutaj Kaleda też. Kiedyś będzie Antyudna, ale ma byłkę Udy, a więc elegancką. Jakiś łuk, łuk dębowy. Nie mów, że o tym nie wiesz. Goen, wszystko w porządku? Wszystko w porządku?
Uratowałeś mój tyłek, kolego. Nigdy ci tego nie zapomnę. Nie mówili co innego. Co byś co będziesz teraz robił? Będę się najpierw zamierzam porządnie się najeść. Nie a potem? Nic na ten kto wie, może wrócę do kolonii. Mówią to i ktoś o... musi mieć oko na orków. Nie chcemy chyba, żeby bez ostrzeżenia zapukali nam do drzwi, nie? Tak, cały Goen właśnie, ponieważ no Goen w Gothiku Trójce to już w ogóle będzie pogromca orków, że na sam widok orkowi będą robili w gacie. Dobra, masz dla mnie jakieś nowe zadanie? Masz dla mnie jakieś nowe zadanie? Widziałeś tych gości w czarnych kapturach, którzy kręcą się w pobliżu? Jest z nimi coś nie tak, mówię ci. Gdy byłem na morzu, widywałem różne dziwne rzeczy, ale tych zakapturzonych naprawdę się boję. Poszli w kierunku obozu bandytów, pod górami na południowym krańcu doliny. Się w końcu zmieni. Może powinieneś się tam wybrać i zrobić z nimi porządek. Trzymać od tego z daleka. Dobra, tak zrobimy. Ode mnie jeszcze Lee. A, dobrze, że jesteś. A, jestem, jestem. Wygonił go sam Bel. Zobacz, co znalazłem w starej kaplicy. To magiczna runa. Jeśli się nie mylę, przeniesie cię z powrotem na tę farmę. A więc okej. Pomyślałem, że może ci się przydać. Na pewno mi się przydam. Zbroję mamy, ale nie masz kupię. Nie jakiejś lepszej zbroi? Ciężko. Jasne, że mam. Wajpół. Daj mi ciężką zbroję. Proszę, to solidny pancerz. Sam taki noszę. Wracam z Górniczej Doliny. Wracam z Górniczej Doliny. Tamtejszy zamek został zaatakowany przez smoki. Niewłaściwych ludzi. A więc to prawda. Lares wspominał coś o smokach, które miały się kręcić wokół miasta. Prawdę mówiąc, nie dawałem temu wiary. Co się stało z paladynami? Rozbici, zdziesiątkowani. Świetnie. Może Lord Hagen wyprawi się teraz do Górniczej Doliny ze swoimi ludźmi. Tak właśnie zrobił. Im mniej paladynów zostanie na miejscu, tym lepiej. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nie masz dla mnie żadnej roboty? Trudno być. Ciągle ci mało, co? I tak siedzisz w niezłym bagnie. Czego jeszcze chcesz? Zadania. Kolejnego zlecenia. W końcu jestem najemnikiem, prawda? Uciekał, jakby gonił go sam. W porządku. Mam coś w sam raz dla ciebie. Mam pewien rachunek do wyrównania z miejskim sędzią. Najchętniej sam bym się tym zajął. Ale paladyni nie dopuszczą mnie do jego domu, nawet na odległość celnego rzutu kamieniem. Sprawa jest dość delikatna, więc uważaj. Pójdziesz do sędziego i zaoferujesz mu swoje usługi. Dobra. Spróbujesz zdobyć jego zaufanie i wykonasz dla niego kilka szemranych zleceń, póki nie znajdziesz na niego jakiegoś haka. Ten wieprz tapla się w takim bagnie, że nie powinno to być trudne. Tylko przynieś mi solidne dowody. Chcę, żeby po ich ujawnieniu facet trafił do paki na resztę swojego życia. Dobra. I pod żadnym pozorem go nie zabijaj. To by było zbyt proste. On ma najpierw trochę pocierpieć, zrozumiano? I jak myślisz? Dasz radę? Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Coś się w końcu ile? Twoja nagroda zależy od tego, co mi przyniesiesz, więc dobrze się postaraj. Dobra. I my wracamy. I my teraz właśnie wracamy. Teraz jeszcze do wilka muszę na pewno zajrzeć. I właśnie wrzucę sobie zbroję, ponieważ mamy zbroję lepszą. A zbroi nawet nie noszę. Dobra. No i gdzie mamy teraz wilka? Wilka mamy tutaj. Trzeba silnie uderzyć w sam się. Wilku. Mówię ci przecież nic innego. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla ciebie. Słucham. Przełęcz do Górniczej Doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Biedak ma więc mnóstwo problemów z różnymi bestiami, które schodzą z gór. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnię. W porządku. Jako, że jesteś jednym z nas, złożę ci specjalną ofertę. Daj mi 300 sztuk złota i mogę ruszać w drogę. Oto twoje złoto. 300 doświadczenia, więc okej. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Do zobaczenia! Trzymaj się. I dobra, co ja tutaj jeszcze mam do zrobienia? Na pewno właśnie do Koeda chcę się zgłosić, ponieważ tak jak wspomniałem, chcę się nauczyć
broni jednoręcznej do 71, a więc musimy się tego troszeczkę nauczyć. 59, więc trochę słabo. 59, 33, dostaniemy właśnie troszkę w broń dwu. Jedno i dwu. Okej, okay, elegancko. Już jesteś. Zajebiście, ponieważ 74 jest ładnie, na pewno, naprawdę jest ładnie. A dobra, wiecie co? Nie no, nie łyknę się, bo nie, ponieważ tam jeszcze jakiegoś malejka, coś tam będziemy musieli porozmawiać z ludźmi. Dobra, zrobimy sobie save'ik, ponieważ jeszcze tutaj nie zapisywałem. No, brak zapisu to najgorsza rzecz z możliwych. Dobra, lecimy tutaj. Lecimy na tych bandytów. Rozwiążemy, znaczy jakich bandytów? Na poszukiwaczy lecimy. Zbroja, właśnie, porównam sobie tą zbroję. 100, 70, 70. Zdecydowanie jest lepsza, po prostu to jest niebo a ziemia. Dobra, mamy tutaj malaka. Mam nadzieję, że malaka nikt nie zaczepi. Tutaj pamiętam, że gdzieś kręciły się jeszcze poszukiwacze. Z tego co kojarzę, chociaż nie wiem. Nie ma. Dobra, a więc dobrze. Możemy z nim na spokojnie porozmawiać. Niech wyjadę na swoją farmę. A właściwie na farmę Bengara. Co tu robisz? Uciekłem z farmy Bengara. Nie chciałem zostać rozszarpany przez jakieś stworzenie, które może w każdej chwili przekroczyć przełęcz. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie paskudstwa wyłoniły się stamtąd w ciągu kilku ostatnich dni. Chyba jednak mogę to sobie wyobrazić. Jak ci się tu żyje? Dobra. Muszę tylko uważać na bandytów. Z dwojga złego wolę to. Dobra. Bengar cię potrzebuje. Bengar cię potrzebuje. Chcę, abyś wrócił na jego farmę. Jeszcze nie zwariowałem. Tam jest niebezpiecznie. Nigdzie się stąd nie rusza. Zatrudniłem najemnika, który będzie pilnował farmy. To zupełnie co innego. Ale zaraz, kto będzie go opłacał? To już mój problem. Chyba odebrałeś mi wszystkie argumenty, prawda? Prawda. Kolejny dobrze, poziom. A zatem wrócę na farmę. Mam nadzieję, nieźle, że ten twój najemnik zna się na rzeczy. No i okej, jest naprawdę w porządku. A więc ja tutaj jako ekipa farmerów w ogóle. Dobra. Tutaj mam tego groma. Czy tutaj będą trolle w tym rozdziale? Czy one się zrespiły? Czy trolli tutaj nie znajdę już? W tej okolicy, póki co. Niestety chyba teoli nie mam. No nie ma. A więc trochę słabo. Ale z tego co pamiętam, tutaj będą smocze zębacze, a więc... Ze smoczymi zębaczami, no wiadomo, troszkę można powalczyć. I są, faktycznie są. Na pewno trzeba zrobić save'a. Nie, tam smoczy, zobaczę co to jest w sumie dla mnie. Już nie jedną taką bestię rozszczepałem. Ale wiadomo, lepiej mieć zapis niż później narzekać. No i 400 doświadczenia siadło. I teraz kolejne 400 doświadczenia mi się idzie. Mam 32 poziom. Całkiem jest nieźle. Dobra. Gin. Smoczy zębaczu. I kolejne 400 doświadczenia, więc całkiem nieźle. Dobra, poszukiwacz. Strzelmy go w dupsko, żeby otrzymał jakieś obrażenia. I teraz właśnie... A, się wezmę z niego normalnie. Cholecie, jeśli mnie spalił. Ale 300 doświadczenia siadło, więc nie będę narzekał. Dobra, gdzie ci poszukiwacze tutaj byli?
bo nie pamiętam dokładniej. Zajazd też chce się udać do lasu za farmę Sekoba, ponieważ tam za tą farmą Sekoba też coś znajdziemy. Dobra. Mamy tutaj poszukiwacza kolejnego, który czeka, żeby z nami porozmawiać. Czysto doświadczenia, zbieramy naturalnie wszystko. I to chyba tyle z tych poszukiwaczy. Nie wydaje mi się, że tutaj będzie ich więcej. Można sprawdzić jeszcze, można się sprawdzić i upewnić, czy właśnie za farmą, znaczy nie za farmą, ale za tym domkiem, tam gdzie były te szkielety, to tutaj coś się będzie znajdowało, chociaż wątpię. No, tak jak wspomniałem, właśnie nie mam żadnego poszukiwacza. Dobra. Wiecie co, ja muszę chyba się łyknąć tutaj zaraz, ponieważ nie mam życia prawie, że najlepiej chyba jakbym się przeteleportował do Koinis i tam się uzdrowił. No i przekimał i z powrotem się tutaj steleportował. Dobra, właśnie srebrny puchar. Nawet nie zgarnąłem wszystkiego tutaj z tej wieży, a więc trochę słabo. Ale dobra, czy ja tutaj jeszcze spotkam jakiegoś poszukiwacza, czy tutaj już naprawdę nie ma nic? Chyba nie ma nic. A więc trochę słabo. Jak nie ma... Stoja kamienna tablica. Jak ja mogłem jej w ogóle nie zauważyć, to jest jakieś takie nieporozumienie. Nie no, co jak co, ale z tej kamiennej tablicy... Fuck, gdzie ja spadłem? Teraz chyba to lepszą metodą będzie pełnia życia i dalej właśnie w drogę. Nie no, ponieważ tego życia już nie mam nic. Nic totalnie. Ale dobra, poszukiwaczy już tutaj zamordowałem wszystkich. Możemy wrócić na farmę, możemy właśnie się nauczyć jeszcze trochę broni jednoręcznej. Tak jak wspomniałem, do 71, ale ja tu jeszcze mam właśnie broń wrzuconą, by mieć jednoręczny, a więc miecz mistrzowski, który mi daje tam bonus. A więc trzeba go rzucić i się po prostu zabrać za to wszystko. Dobra, chwila, moment. Gdzie ja jeszcze? A, do Trailofa. Teraz miałem się udać. No więc udajemy się do Trailofa. Chyba 300 doświadczenia dostaniemy za wykonanie tego zadania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie musisz już się obawiać tych zakapturzonych postaci z gór. Załatwiłeś ich? Gratuluję. Coś mi się w nich nie podobało. Założę się, że mielibyśmy przez nich niezłe kłopoty. Przyszło mi to do głowy. Niestety obyło się bez nagrody. Naprawdę w to wierzysz? Ale jak dla mnie doświadczenie samo w sobie jest już wystarczającą nagrodą. Teraz udajemy się na farmę Sekoba. Czy ja tutaj właśnie jeszcze... Ile ja tutaj mam czasu? Nie no, 30 minut już nagrywam. Ale że jest noc. Znowu w nocy. Nie no, przepraszam was mega za to, że biegam, latam w nocy, ale... dzięki temu mogę nagrywać dłuższe odcinki i mi się po prostu wygodniej właśnie gra, ale na pewno się przykimam za moment, no bo to tak nie będzie wyglądało, ale jeszcze tutaj coś jednak chcę zrobić. Dobra. Poszukiwaczy tutaj jest mnóstwo, cała chata właśnie jest zawalona poszukiwaczami. Sekop jest tutaj. Baltazar, Eosi. Głowa do góry. Uważaj na siebie. I nie pozwól, by cię dopadli. Zdenerwuj Tila, Baltazar. A po... Czasy... Chyba... Hej, ty!
Gdzie ty idziesz? Czy coś się stało? Musisz mi pomóc. Ludzie w czarnych włamali się do mojego domu. Wiem, że was najemników nie stać na dobre serce, ale... Ale ja zapłacę. Ci ludzie mówili, że czegoś szukają, ale nie w moim domu. Proszę, pomóż mi. Spraw, by stąd odeszli. Dobra. Zajmiemy się nimi. Tyle, że ich jest kilku, a ja jestem sam. I... O fuck. Już wyciągnął na mnie kulę ognia. Najgorzej będzie, jak jakiś z nich postanowi użyć deszczu ognia. Cholera. Zostałem spalony. Dobra. Ciężko. Byleby właśnie nie wyciągali jakiegoś deszczu ognia, bo to jest najgorsze, co mnie może spotkać. Dobra, ukryję się za tym czymś i łychnę po prostu pełnię. Ja będę już oszczędzał na tym. I jeszcze jeden tutaj. Wynocha z domu. No, czy za farmą jest jeszcze coś? Nie ma chyba nic. Mamy również tutaj... Nie ma czego plądrować. Skrzynę. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo. Pierdoły. Same pierdoły. Poszukiwacz. Jakiś na pewno ma miksturkę tutaj, szybkości. Nie, no nie ma. Nikt, żaden z nich. Temu głowa wystaje. Przez ścianę, słabo. I tutaj jest ta skrzyneczka. Właśnie należąca do Xerdasa. Dobra, no ja oczyściłem teren, zrobiłem dobry uczynek. Do poziomu jeszcze na pewno mnóstwo doświadczenia brakuje, ale no coś tam zrobiłem. Twój dom jest pusty. Ludzie w czarnych kapturach odeszli. Wspaniale się spisałeś. Onar powinien się cieszyć, że pracują dla niego ludzie tacy jak ty. Nie tak szybko, przyjacielu. Bełkotałeś coś wcześniej o nagrodzie, nieprawdaż? A może coś mi się przesłyszało? Mogę jedynie dać ci odrobinę złota i prosić, byś mnie oszczędził. W takim razie dawaj. Śpieszy mi się. Proszę. Dobra. Okej. Okay. No dobra, i tutaj chyba będę kończył faktycznie odcinek, ponieważ tam już coś się zrobiłem. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No, mam nadzieję, że wam się podobało i właśnie muszę się przekimać chyba. A więc dobra, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na